jest na świecie taka piękna istota, której do końca życia jesteśmy bardzo wdzięczni. To nasza matka. Dzień 26 maja to dzień wyjątkowy, dzień matki. W związku z tym, w tym dniu chciałbym wszystkim mamom życzyć wszystkiego, wszystkiego najlepszego. Wszelkiej pomyślności, przede wszystkim zdrowia. Gratulować wam waszego poświęcenia. Pewnie też pozazdrościć waszego macierzyństwa. Obok mamy też jest zawsze tata. W związku z tym też w tym dniu matki chciałbym życzyć też wszystkiego, wszystkiego najlepszego wszystkim tatom. Te życzenia przesyłam i składam od siebie, a także od pana przewodniczącego Rady Gminy Słupia. Ja również dołączam się do życzeń pana wójta i życzę wam, drodzy rodzice, pociechy z waszych dzieci i niech słonko wam na co dzień świeci. A takim małym upominkiem dla was niech będzie muzyczna niespodzianka, którą przygotował dla was zespół Niezapominajki pod kierownictwem pani Aleksandry Pietrzyk. Zapraszam serdecznie do oglądania i życzę przyjemnego odsłuchu. Zapraszam. Gotujemy, w kuchni szalejemy. Czystość to jest mamy konik, a porządki i sprzątanie to zbiorowy obowiązek. Choć ma tato inne zdanie. Thank you.
wodę i te fale na brzegu, odkąd sięgam pamięcią, nie wiem sama czemu tak. Żal mi, ale widać tak być musi. Nowy dzień mnie słońcem kusi, jak oprzeć się mam, no jak. Każda z nowych dróg, każdy świeży ślad, każde ścieżki łuk wiodą znowu świat, który z marzeń znam, który jest gdzieś tam, tam gdzie pragnę być. Gdzie się niebo i morze chcą zejść, coś woła. Ludzi na tej wyspie robią swoje na tej wyspie, czy im dobrze jest, czy źle. Znam tu wszystkich ludzi na tej wyspie, tu